Wody 79. rocznicy napaści ZSRR na Polskę odbyły się w poniedziałek w Suwałkach. Przed pomnikiem Żołnierzy Września przy ulicy Wojska Polskiego zebrali się m.in. kombatanci, samorządowcy, szkolna młodzież i nauczyciele oraz delegacje zakładów pracy. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili Bożena Kamińska, parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej z Suwałk, oraz Czesław Frankiewicz, prezydent miasta. Włodarz w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 78 lat, kiedy na moce tajnego Paktu Ribbentrop-Mołotow. Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Polski i przystąpiła do zajmowania jej terenów. Tym samym ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Agresja radziecka przyspieszyła klęskę militarną Polski w walce z niemieckim najeźdźcą. Dzisiaj możemy tylko wracać do tych smutnych kart polskiej historii, ale. Nie dlatego, żeby to rozpamiętywać, żeby jączyć, żeby rozliczać, ale przede wszystkim, żeby przestrzegać, żeby robić wszystko, żeby wojna w warunkach XXI wieku nigdy nie zaistniała. Dzisiaj są zgromadzone takie arsenały wojenne, taką bronią dysponują różne armie. Że doszłoby do totalnej zagłady, nie tylko pewnie Europy, ale i świata. Natomiast Bożena Kamińska, posłanka PO, mówiła o losie Polaków, którzy po agresji ZSRR zostali zesłani na Syberię. Nie zabrakło odniesień do współczesności. Posłanka zwróciła uwagę, że od dwóch lat w suwałkach odbywają się swoiste podwójne obchody ważnych rocznic. Samorząd i służby mundurowe, podległe rządowi, świętują osobno. Po raz kolejny od dwóch lat, niestety. Społeczność suwalska, społeczność lokalna, kompatanci, młodzież, harcerze obchodzimy ważne dla nas, dla Polski, święta narodowe i patriotyczne, bez wojska, bez służb mundurowych, policji i obchodzimy je podwójnie. Czy tak ma wyglądać jedność naszego narodu, czy Ci, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę, chcieliby takich podziałów? Czy władza ma prawo ma prawo zagarniać i decydować, gdzie wojsko, policja, służby mundurowe mają być podczas świąt narodowych? Dodajmy, że wojskowi z suwalskiego garnizonu obchodzili rocznicę napaści ZSRR na Polskę wczoraj.